Często słyszymy o najpotężniejszych, najbardziej zaawansowanych technologicznie lub najbardziej bohaterskich armiach świata. Jednak rzadko kiedy mówi się o tych, które nie spełniają tych standardów. Istnieje wiele czynników, które mogą wpłynąć na słabość sił zbrojnych danego kraju, w tym brak odpowiedniego finansowania, słabe szkolenie, brak zaawansowanego sprzętu, a także nieefektywne dowodzenie. W tym filmie przyjrzymy się bliżej armiom, które z różnych powodów znalazły się na liście najgorszych na świecie. Somalia to państwo w północno-wschodniej części Afryki położone na Półwyspie Somalijskim. Siły zbrojne Somalii, które formalnie składają się z wojsk lądowych, marynarki wojennej i sił powietrznych, mają trudne zadanie utrzymania porządku i bezpieczeństwa w kraju, który od wielu lat był pogrążony w konflikcie. Wojsko somalijskie jest znacznie osłabione z powodu lat trwającej anarchii, wojen domowych, napięć plemiennych i działalności grup terrorystycznych. Somalijska armia jest wyposażona w różne rodzaje broni, niektóre z nich dość przestarzałe, ponieważ pochodzą jeszcze z okresu zimnej wojny. Wieloletnie konflikty oraz ograniczone zasoby finansowe, techniczne i logistyczne skutkują często niskim stanem gotowości i sprawności wojsk somalijskich. Dodatkowo, problemem jest również fakt, że wielu żołnierzy nie otrzymuje regularnej wypłaty, co prowadzi do niskich morali i wiarygodności instytucji wojskowej. Jednakże od 2007 roku Afrykańska Unia z pomocą społeczności międzynarodowej starała się szkolić i wyposażyć nowe siły bezpieczeństwa Somalii w ramach misji Unii Afrykańskiej w Somalii. Ta misja miała na celu wsparcie przejściowego rządu federalnego Somalii w zwalczaniu grup rebelianckich, przede wszystkim Al-Shabaab, i stabilizacji sytuacji w kraju. Napisz komentarzu wojsko, a w zamian przypniemy ci serduszko. Bhutan to państwo śródlądowe w Azji Południowej, graniczące z Chinami i Indiami. Armia Bhutanu z budżetem 19 milionów dolarów jest na ostatnim, 139 miejscu według rankingu prowadzonym przez Global Firepower. Bhutan posiada 25 pojazdów opancerzonych, a całkowity personel wojskowy to 7 tysięcy ludzi. Mają one unikalny charakter, łącząc funkcje wojskowe i policyjne. Wojsko jest odpowiedzialne nie tylko za obronę granic i suwerenności Bhutanu, ale także za utrzymanie porządku wewnętrznego i ochronę obywateli. Rozmiar sił zbrojnych Bhutanu jest stosunkowo mały, co wynika z niewielkiego zaludnienia kraju i ograniczonych zasobów. To sprawia, że Bhutan jest podatny na potencjalne zagrożenie zewnętrzne, szczególnie ze strony swoich większych sąsiadów. Kolejna słabość wynika z ograniczonego dostępu Bhutanu do najnowocześniejszej technologii wojskowej. Jako kraj rozwijający się, Bhutan nie jest w stanie samodzielnie rozwijać lub nabywać najnowszej technologii obronnej, co ogranicza jego zdolność do skutecznego odstraszania i obrony przed potencjalnymi agresorami. Bhutan jest także w dużym stopniu zależny od zewnętrznej pomocy, szczególnie od Indii, w zakresie szkolenia wojskowego, sprzętu i finansowania. Ta zależność może wpływać na suwerenność i zdolność do samodzielnej obrony. Sierra Leone. To państwo położone w zachodniej Afryce, na wybrzeżu Oceanu Atlantyckiego. Siły zbrojne Republiki Sierra Leone są narodową siłą obronną. Odpowiedzialne są za ochronę integralności terytorialnej i suwerenności kraju, a także za zaangażowanie w operacje pokojowe i humanitarne. Armia Sierra Leone ma swoje korzenie w siłach zbrojnych stworzonych w okresie kolonialnym. W okresie po uzyskaniu niepodległości w 1961 roku armia ta była częściowo zaangażowana w szereg konfliktów i buntów, w tym w wojnie domowej w Sierra Leone trwającej od 1991 do 2002 roku. Siły zbrojne składają się z około 13 tysięcy aktywnych żołnierzy, co jest relatywnie małą liczbą w porównaniu z innymi wojskami. Organizacja ta obejmuje wojska lądowe, marynarkę wojenną i niewielki komponent lotniczy.
Mimo postępów w reformie sektora bezpieczeństwa po zakończeniu wojny domowej, armia nadal zmaga się z wieloma problemami. Siły zbrojne nie mają dostępu do najnowszych technologii wojskowych ani do wysokiej jakości szkoleń, co ogranicza ich zdolności operacyjne. Jak wiele innych instytucji w Sierra Leone, siły zbrojne zmagały się również z problemem korupcji. To zjawisko podważa dyscyplinę, moralność i efektywność sił zbrojnych. Liberia. To naród usytuowany w regionie Afryki Zachodniej. Wojsko tego kraju, z budżetem obronnym na poziomie 14,5 miliona dolarów, plasuje się na 138 miejscu w globalnym rankingu Global Firepower, tuż przed ostatnim miejscem. Liberia dysponuje jedynie siłami lądowymi, w którym arsenale znajduje się 55 pojazdów opancerzonych. Personel wojskowy kraju to zaledwie 2200 aktywnych żołnierzy. Wojsko Liberii przetrwało wiele faz w swoim rozwoju, wliczając w to różne zmiany skali i zdolności. Począwszy od ich udziału w domowych konfliktach z lat 80. do 2003 roku, aż po reformy i modernizacje, które nastąpiły po tych konfliktach. Proces ten dotyczył zarówno szkolenia i wyposażenia, jak i struktury dowodzenia i organizacji, a odbywał się dzięki wsparciu międzynarodowemu, szczególnie ze strony USA. Jednakże, mimo tych wysiłków, siły zbrojne Liberii nadal stoją przed wieloma problemami. Siły zbrojne Liberii są ograniczone pod względem wielkości i zdolności, a ich sprzęt i technologia są często nieaktualne. Bez nowoczesnego sprzętu, armia Liberii może napotykać trudności w skutecznym wykonywaniu zadań. Brak funduszy jest jednym z poważnych wyzwań dla Liberii. Niewielki budżet wpływa na wszystko. Od płac i świadczeń dla personelu, przez konserwację i modernizację sprzętu, aż do możliwości prowadzenia operacji i ćwiczeń. Kwestie kultury i dyscypliny wojskowej w siłach zbrojnych Liberii są problematyczne. Istnieją raporty o nadużyciach personelu wojskowego oraz trudnościach z zachowaniem wysokiego poziomu profesjonalizmu. Mimo istniejących programów szkoleniowych, jest to obszar wymagający dalszego rozwoju. Wielu żołnierzy potrzebuje dodatkowego szkolenia, nie tylko z dziedziny wojskowej, ale także z zakresu praw człowieka, pierwszej pomocy, komunikacji i tym podobne. Eswatini. To niewielkie, śródlądowe państwo w południowej Afryce. Siły zbrojne Suwazi składają się z kilku gałęzi, w tym sił lądowych, marynarki wojennej i sił powietrznych, choć skala tych ostatnich dwóch jest ograniczona ze względu na rozmiar i zasoby kraju. Większość sił zbrojnych Eswatini składa się z piechoty, choć istnieje też niewielka liczba jednostek specjalnych. Szacuje się, że siły zbrojne Suwazi mają około 3000 aktywnych żołnierzy. Jeśli chodzi o sprzęt wojskowy, Eswatini jest w dużej mierze zależne od importu. W przeszłości otrzymało sprzęt z takich krajów jak Wielka Brytania, Południowa Afryka i Tajwan. Siły zbrojne Eswatini dysponują ograniczoną ilością sprzętu, w tym kilkoma pojazdami opancerzonymi, samochodami terenowymi i małymi jednostkami pływającymi. Jednym z głównych problemów Eswatini jest brak dostępnych zasobów, zarówno finansowych, jak i ludzkich, które mogłyby być wykorzystane do modernizacji i rozbudowy sił zbrojnych. Innym wyzwaniem jest korupcja, która jest powszechnym problemem w wielu aspektach rządu i społeczeństwa. Ponadto, ze względu na swój mały rozmiar i bliskie stosunki z sąsiednimi krajami, Eswatini nie jest narażone na bezpośrednie zagrożenie zewnętrzne, co oznacza, że niewielkie siły zbrojne kraju są zazwyczaj wystarczające do obrony jego terytorium. Siły zbrojne kraju skoncentrowane są głównie na ochronie wewnętrznej, w walce z przestępczością i utrzymaniu porządku publicznego. Jednakże, kiedy dochodzi do konfliktu, siły zbrojne Eswatini mogą mieć trudności z obsługą bardziej skomplikowanych systemów zbrojeniowych ze względu na ograniczenia w zakresie szkolenia i doświadczenia. Są również ograniczone pod względem zdolności do prowadzenia działań zbrojnych poza granicami kraju.